Dzień dobry. Witajcie w kolejnym filmie z serii SOS dla serwisanta. W tym odcinku chciałbym przedstawić Państwu konfigurację modułu DXKit. Mamy dwie podstawowe metody sterowania. Pierwsza, z wykorzystaniem zewnętrznych sygnałów sterujących, na przykład z centrali wentylacyjnej, oraz druga metoda, z wykorzystaniem wewnętrznego sterowania opartego na sterownikach Fujitsu. W praktyce wykorzystywana jest pierwsza metoda i to na niej skupimy się w tym materiale. Na początku omówimy budowę skrzynki sterowniczej DXKit. Składa się ona z następujących elementów. Płyta sterująca wraz z płytą komunikacyjną. Płyta zasilająca. Płyta z przełącznikami obrotowymi do adresowania i przełącznikami DIP do konfiguracji. Płyta przekaźnikowa. Płyta regulacji wejścia analogowego. Listwa zasilania i sygnału pompki skroplin. Listwa zaciskowa transmisji i podłączenia pilota przewodowego. Listwa zaciskowa zewnętrznego interfejsu. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji modułu DXKit przy sterowaniu zewnętrznymi sygnałami, na przykład ze sterownika z centrali wentylacyjnej, należy przygotować i ustawić następujące przełączniki. Switch set 1 i przełącznik numer 1 na switchu set 2. Switch te znajdziemy na płycie sterującej. Pamiętajmy o tym, że nastawa ta definiuje wydajność podłączonego wymiennika. Nastawa ta nie definiuje wydajności agregatu. Informacje o tym, jak prawidłowo ustawić switche, znajdziecie w dołączonej do zestawu instrukcji montażowej. Dla przykładu ustawię teraz wydajność podłączonego wymiennika na wartość 10 kW. Czyli w pozycję ON ustawiłem przełączniki numer 2 i 3 na switchu set 1 oraz przełącznik numer 1 na switchu set 2. Następnie należy zdefiniować, czy sterowanie ma odbywać się sygnałem analogowym. W przypadku sterowania zewnętrznym sterownikiem z reguły tak się odbywa. Sygnałem sterującym jest sygnał napięciowy 0,10 V. W tym celu musimy przestawić switch set 3 przełącznik numer 1 w pozycję ON. W kolejnym kroku należy ustalić, czym sterował będzie sygnał 0,10 V. Za to odpowiada przełącznik numer 2 na switchu set 3. Jeżeli będzie on w pozycji fabrycznej, czyli OFF, sygnał steruje temperaturą pracy. Jeżeli będzie w pozycji ON, podany sygnał jest sygnałem żądania wydajności. Zasadniczo powyższe nastawy są podstawowym minimum sprawdzającym się w większości konfigurowanych systemów. Tak skonfigurowany zestaw powinien już prawidłowo działać, pod warunkiem oczywiście prawidłowo dokonanego doboru. Przejdźmy do dodatkowych ustawień opcjonalnych. Przełącznik numer 3 na switchu set 3 jest ustawieniem sterowania temperaturą. W zależności od ustawienia switcha sterujemy. Temperatura na nawiewie, położenie OFF i temperatura na wlocie na wymiennik, położenie ON. Ta funkcjonalność jest używana, gdy nie wykorzystujemy zewnętrznego sterowania. Kolejna nastawa dotyczy układu obejściowego rozdzielacza. Nastawa ta dotyczy systemów z odzyskiem ciepła i odnosi się do sytuacji zapobieżenia nawiewowi ciepłego powietrza w trybie grzania przy wyłączonym termostacie. Aby włączyć układ obejściowy rozdzielacza, należy przestawić przełącznik numer 3 na switchu set 4 w pozycję ON. Ostatnia już opcjonalna nastawa pozwala na ustawienie modułu DXKit jako modułu nadrzędnego w systemie VRF. Stosowana jest, gdy oprócz modułu DXKit do systemu podłączone są inne elementy, na przykład jednostki wewnętrzne klimatyzacji. Nastawa ta pozwala na zmianę trybu pracy pomiędzy chłodzeniem a grzaniem, nie patrząc na to, czy inne elementy układu pracują. Będą one musiały dostosować swój tryb pracy do pracy naszego modułu. Aby to ustawić, należy przełącznik numer 4 na switchu set 4 ustawić w pozycję ON. Mam nadzieję, że konfiguracja modułu DXKit nie stanowi już teraz dla Was problemu i znaleźliście w tym filmie odpowiedzi na Wasze pytania. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.